Sezon zimowy w pełni. Ferie powoli się zaczynają, a zima znów zaskoczyła drogowców, ale jestem ja i będę tutaj łopatował, odśnieżał i walczył z tymi zaspami śnieżnymi. Będzie się działo. Do roboty! I wyjeżdżamy oczyszczać miasto. Jest ze mną Maciek i Mariusz. Tak. I dzisiaj będziemy odśnieżać miasto, więc do roboty. Bierzmy się. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od cofnięcia się do epoki kamienia łupanego, czyli odpalenia naszego fantastycznego sprzętu za pomocą linki i drewnianego kołka. O kurde! Kamienna progreska! Wyszło zajebiście! Stary, ale nie na buty, może w oczy mi od razu nasyp. A nasypię. Co ty dzisiaj robisz w odcinku? Pracuję jako odśnieżacz. Sypię dzisiaj solą z piaskiem. A, czyli to ty psujesz wszystkim buty. A? Nie, właśnie psuję, żeby nie dzwonili na straż miejską, żeby się nogi nie łamały. To dobrze, dobrze. A to się nie psuje, bo to z piaskiem jest. Nogi i tak nie są ważne, wiesz dlaczego? Nie. Bo i tak idą na bok. Trzymaj się. To sypię dalej. O matko, jest porządny trening za sobą. Szczerze myślałem, że będzie zimno, jest minus 9 stopni na dworze, ale nie dość, że opadają mi ręce, to jest mi strasznie ciepło, więc już widzę pierwsze plusy. Sami sobie ustalacie, co musicie odśnieżyć, czy jak to jest? Na przykład macie... Nad nami nikt nie stoi i nie mówi nam, co mamy robić. Aha, czy nie ta ulica, ta, tylko po prostu... My mamy całą miejską w opiece. Wiecie, co jest nieodśnieżone, więc musicie tam jechać i po prostu sami sobie działacie, żeby był porządek. A że przy okazji jest przy tym kupa dobrej zabawy, to... No tak, no bo... Do driftów traktorem dojdziemy, naprawdę. Dobra, czyli czekam na to, teraz mieliśmy piasek i sól wziąć, tak? Tak jest, dokładnie. Jak to jest z tymi odśnieżaczami? Czy to jest tak, wiesz, nagle jest śnieg? To jest 2-4 na dobę. 2-4 na dobę, czyli to nie jest tak, że śpisz, ktoś się budzi, śnieg pada, wstawaj. No to nawet nikt nas już nie budzi, wiesz? Znaczy tak, no bo wy jesteście sami tak, ale... My sami tak jakby... Wiesz, dla nas to jest frajda, bo my pracujemy 10 miesięcy w roku, a potem przez 2 miesiące mamy tylko i wyłącznie zimowe odśnieżanie. Jak my pracujemy w sezonie na przykład, nie wiem, po 10, 12, 15 godzin dziennie, też z własnej woli, no bo ogólnie robotę lubimy. To jest piękne, jak ludzie lubią swoją pracę. Testuję takie zawody, aby nasi widzowie mogli właśnie nie iść do tej jakiejś smutnej pracy, tylko zobaczyć, co ich weseli. Jak kogoś będzie weseliło właśnie praca taka jak tutaj, czy praca właśnie w terenie taka, że może w lato posadzić kwiatki, a w zimę sobie dokładnie coś posypać, to nie idzie do takiej pracy. No pracy jest tyle, że tak, w dzisiejszych czasach tak. To... Dzień dobry, panie Bogdanie! Ale z drugiej strony, no kurczę, jak ludzie są młodzi i tak dalej, to przecież możemy wszystko, odpoczywać będziemy na emeryturze, kurczę. To też prawda, no. A jak z zarobkami w takiej pracy? Pytam tak ogólnikowo bardziej. Jako taka osoba na opłacie to minimum 20 zł na godzinę i myślę, że śmiało, mało kto w dzisiejszych czasach zarobi mniej niż 4-5, to jest taka pula wyjściowa. A co osoba, która odśnieża, no bo są firmy odśnieżające, co oni robią, jak nie pada śnieg w zimę? Nie ma stricte firm w ogóle takich, które zajmują się tylko odśnieżeniem. To są firmy, które zajmują się obsługą terenu całoroczną, czyli zieleń na przykład, aha, czyli sprzątanie. Tak, i to jest właśnie obsługa zieleni, koszenie trawy, cięcia, niecięcia, jakieś tam nawożenie, to jest sprzątanie w środku, utrzymywanie czystości czyli i to jest utrzymywanie, czy tak, to jest ogólnie pojęte utrzymanie porządku na jakichś tam posesjach czy obiektach. Wychodzę sobie wczoraj z tamtym i mówię, kurczę, jakby się przydało, żeby ktoś odśnieżył. A ja tu dzisiaj taki odcinek kręcę. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu. Tak jest. Będziemy odśnieżać? Będziemy odśnieżać traktorem. Ale tu jest ciepło. No cieplutko, to jest klimatyzacja, tu możesz sobie włączyć radyjko, wstawić sobie swoją ulubioną stację. Praca nie jest skomplikowana. Trzeba troszkę ogarnąć temat, jeśli masz prawo jazdy, możesz jeździć takim traktorem, bo to jest na zwykłe prawo jazdy kategorii B. Trochę trzęsie. Naprawdę jest fajna zabawa. Jeśli jeszcze nigdy nie próbowaliście jeździć traktorem, albo jeśli jeszcze nigdy nie odśnieżaliście w ogóle, to mega polecam. Patrzcie, tu się tak zamyka. Ciach. O, delikatnie opuszczamy. Tak, tu teraz jedyneczkę wrzucamy, znaczy wrzucamy do przodu i plac zostanie pięknie odśnieżony. Odśnieżyłem plac traktorem, teraz czekam na kolejne zadania. Co teraz, panowie? Teraz nie będzie tak łatwo. To twoje narzędzie i brykaj. I muszę teraz łopatować. Musisz łopatować, mamy jakieś 15 minut na to, także... Do roboty. Do roboty.
Od czego, od początku zacząć, czy jakoś macie... Od tarasiku. Od tarasiku. Tu sobie zrobię jakiś... A, bo tu są kamienie? Są kamienie. Dobra, to ja jakiś plac zrobię i jadę z tym tarasem. Nie wiem, czy panowie z 15 minutami nie przesadzili, ale jadę. A licznik bije. A ty kurde. Robota skończona, jak mi poszło, ocencie sami. A idę sprawdzić u chłopaków, czy zmieściłem się w czasie. Jak czasowo? Czasowo trochę nie poszło, bo 26 minut, ale jeżeli chodzi o robotę, to jest bomba. 26 minut, miało być 15. Co poszło nie tak? No, może trochę brakuje doświadczenia, ale jeszcze cała zima przed nami, więc nabierzemy na pewno. Ręczna robota zakończona. Wojtek, słyszałem, że dzisiaj odśnieżałeś. Odśnieżałem ręcznie. To może zobaczyć, jak wygląda praca na pługu. Właśnie idę to sprawdzić, więc do roboty. Jeździłem już dzisiaj takim małym traktorkiem z pługiem, a teraz jesteśmy z Jarkiem i mamy taki duży sprzęt. Co to jest dokładnie? To jest pługosolarka. Samochód, który my na co dzień jeździmy i odśnieżamy warszawskie ulice. Na górze jest sól, kilka ton soli. Tutaj po prawo mamy... to jest taka specjalna mieszanka wody z solą, która pomaga nam wtedy, kiedy temperatury nie są zbyt niskie. Czyli nie jak dzisiaj. Czyli nie jak dzisiaj, tak. To musi być 10. To jest mega ciekawostka. Na co dzień nie wie się, że solarka sypie też wodę z solą, no bo to jest takie... Zazwyczaj widzimy, że się rozsypuje ta sól, ale nie wiemy, że w tych zbiornikach jest taka solanka. Bardzo dużo ludzi myśli, że jak solarka jedzie, to musi za sobą sypać. My mamy konkretne rejony. Czyli na przykład mamy jakąś ulicę do zrobienia. Aha, no to nie jest twoja ulica, a ta jest twoja. Tak, nie tak. Czasami dojeżdżam do skrzyżowania, no nie? I od tego skrzyżowania kończy się mój rejon, ja wyłączam solenie i na przykład sobie zawracam. Te ulice, które są zawsze odśnieżane, to są ulice, po których jeżdżą autobusy. Czasami wydaje nam się, że o kurczę, nie wiem, jakaś większa ulica, nie wiem, u mnie na osiedlu jest nieodśnieżona, a mniejsza jest odśnieżona. Ale mniejsza jest odśnieżona dlatego, że tam jeździ autobus. Wcześniej przed nami na miasto wyjeżdżają chłopaki z Zarządu Oczyszczania Miasta. Okej, okay. I oni co robią? Oni jeżdżą samochodami osobowymi i sprawdzają, czy tak powiem, oni dbają o nasze bezpieczeństwo jako pierwsi, dlatego że oni wyjeżdżają i sprawdzają, jak wyglądają drogi. Wyjeżdżamy oczyszczać miasto, żeby zima nie zaskoczyła drogowców. Zima nas nigdy nie zaskakuje. Moi drodzy, żartowałem, że to ja będę prowadził tą furę. Oczywiście mamy tu kierowcę specjalistę z prawem jazdy, taki jaki obsługuje ten samochód, bo to jest na C, tak? Tak, to jest na C. Czyli mamy prawo jazdy C potrzebne, żeby taką furę prowadzić. I czy jakąś wiedzę musimy mieć na temat, nie wiem, na temat odśnieżania, czy to czego, tego no, wszystkiego? Przede wszystkim praktykę. Ja jak pamiętam, jak pierwszy raz jechałem na akcję, to się strasznie bałem, że będę wszystko psuł pługiem, że będę wszystko zahaczał. A co, bo mnie to zawsze ciekawi, myślę, że widzę również, co robisz w lato? W lecie? Ja jestem zwykłym kierowcą, no pracuję w biurze i tak dalej, różne są zadania. I co, te samochody stoją, tak jak ten pług, czy...? Nie, no pług zdejmujemy, solarkę zdejmujemy, ale samochód, że tak powiem, u nas pracuje, bo my także wozimy kontenery. Na ogół my odśnieżamy w nocy, bo wtedy nam jest najwygodniej i nie ma korków, no bo wiadomo, że jak są korki, nikt o 17 nas nie wypuści na akcję. No tak. No bo cała Warszawa stoi, no to my będziemy stać też, nie mamy niebieskich świateł, no nie? A jak wygląda właśnie, nie wiem, sprawa tego, czy jesteście cały czas pod telefonem, czy ktoś musi być tak, cały czas w firmie? Jesteśmy cały czas pod telefonem, to jest na tyle śmieszne, że naprawdę jak człowiek chce się napić piwa, to musi jak kurczę. Tak, jak mamie, nie? Jak mamie musi dzwonić, szefie, mogę, no szef patrzy w pogodę. Jedno! Jedno, góra półtorej, bo będzie sypało. Tak. Jakie są stawki w takiej branży? Bo wiadomo, że trzeba mieć to prawo jazdy C, trzeba mieć jakieś uprawnienia, czy już tylko C wystarcza na. Znaczy, no kwalifikacja zawodowa też jest potrzebna, no ale to jest w ogóle do wykonywania zawodu kierowcy potrzebna, taka kwalifikacja zawodowa. Czyli to jest dodatkowo plus prawo jazdy C, tak? Tak, no bo jeżeli ma się samo prawo jazdy C, no to można jedyne, to można sobie samemu jeździć samochodem, ale nie można pracować. Aha, bo tu masz tachograf, tak? Nie. Tak. Mam elektryczny, mam swoją kartę kierowcy i tak dalej, która, ta karta kierowcy na przykład nie obowiązuje nas na akcjach. No bo widzisz, może padać na przykład kurde cały dzień i musisz jeździć. I trzeba jeździć. No nie wiadomo, że jak już miałoby padać cały dzień 24 godziny, to byśmy się zmienili, no nie? To jak z tymi stawkami? Jaka jest stawka kierowcy? Wiesz co, to masz swoją podstawę, no nie? Bo każdy zasadniczo w większości firm jest tak, że te firmy wykonują też inną pracę. No bo głupie tak przez większość roku siedzieć i nic nie robić, no nie? No właśnie, jeżeli ciężko pracować tylko na pługu, bo trzeba coś dokładnie, nie robić. Czyli, dokładnie. Czyli aha, po prostu jesteś kierowcą i masz jakąś podstawę, a od czego za akcję, za zimę mam płacone oddzielnie. To znaczy, mam coś takiego jak dyżur, no nie? Już od momentu, jak szef do mnie zadzwoni, mam 40 minut na to, żeby dojechać na nasz rejon. Wsiadam, jadę 3 godziny, wachluję po tych ulicach, no i tyle.
kurczę, jeżeli ktoś z was na co dzień widzi, no nie, jadę sobie, wstaję rano, patrzę, śnieg spadł, już solarki jeżdżą, słuchajcie, to jest, kurczę, apel też do was, zachowujcie dużą odległość. Przede wszystkim, nigdy nie stawaj za mną, jak stoi na skrzyżowaniu, no nie? Bo sypnie. Bo jak ja stoję, to nie sypię. No bo po co sobie w jednym miejscu? Ale jak ruszę, to ci dam tak po karoserii, nie z własnej winy, ja muszę sypać, no nie? Dlatego wiesz, nieraz jest tak, że ktoś za tobą stanie na skrzyżowaniu, no nie? I kurwuje. Stanie na skrzyżowaniu, ja ruszę, on dostanie, a na następnym skrzyżowaniu już widzę, że stoi 5 metrów za mną. No, już się nauczył. A co z takimi samochodami, jak tutaj parkują? No one muszą dostać, bo nie ma innej opcji. No nie ma innej opcji. Dziękuję ci, Jarku, za tą przygodę w pługo solarce i za tyle cennych informacji. Spędziłem cały dzień na mrozie, a największym moim błędem było to, że nie ubrałem porządnych zimowych butów. Ale oczywiście są plusy tej pracy. Plusem jest to, że możemy pobudzić taką swoją dziecięcą radość, poupatować troszkę, odśnieżyć ten plac, pojeździć traktorkiem i cieszyć się tym wszystkim. A minusy? Minusem było to, że jest cholernie zimno. Za dzisiejszy dzień pracy zarobiłem 130 zł oraz oczywiście doświadczenie, które nabyłem na pługosolarce.